Witajcie ponownie na moim kanale w nowym filmiku. Z tej strony Natalia Trajan, jak pewnie wiecie. I co? Nowy filmik, długo wyczekiwany tutorial, jak zrobić takie reel jak mam ja. Oczywiście rzucuję sobie, ale no, długo wyczekiwany tutorial, jak robię moje brwi. Bardzo często o to pytacie, także w końcu jest. I stwierdziłam, że właśnie zrobię ten tutorial zaraz po tym pierwszym, bo pewnie dużo by było o to pytań, jak robię brwi i tak dalej, więc pokażę Wam ten w prosty sposób, moim zdaniem. Nie jest to nic mega skomplikowanego, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. A przy okazji stwierdziłam, że zrobię taki mój makijaż, jakby codzienny glam, ponieważ ja raczej makijażu na co dzień nie noszę, nawet takiego lekkiego, tylko właśnie jak już się maluję, to wolę sobie zrobić coś takiego, już wiecie. Po prostu albo u mnie jest albo zero po prostu, albo 100%, także raczej ciężko na coś pomiędzy. No naprawdę bardzo rzadko robię taki makijaż delikatny, raczej właśnie jak już robię makijaż, to właśnie coś takiego. I co, mam nadzieję, że Wam się spodoba, że obejrzycie z chęcią i może odtworzycie ten makijaż później na sobie, bo wydaje mi się, że jest to makijaż, który będzie pasował 99% z Was. Oczywiście usta możecie sobie zmienić na jakie chcecie, bo ja akurat wybrałam dzisiaj takie, ale to reszty dowiecie się już w filmiku, bo mam też dla Was inne propozycje. Także nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Więc zaczynam od bazy nawilżającej i jest to baza z Too Faced Hangover Primer i ona ma za zadanie nawilżyć nam skórę, ponieważ ma wodę kokosową w składzie oraz przedłużyć trwałość makijażu. I mimo tego, że nałożyłam już krem nawilżający, to i tak nakładam jeszcze tą bazę, ponieważ moja skóra jest strasznie sucha przez te zimowe miesiące i potrzebuję zdecydowanie dodatkowego nawilżenia. Następnie użyję bazy z Benefitu Professional, ponieważ ja mam rozszerzone pory tutaj w okolicach nosa oraz używam jej zawsze na te zmarszczki mimiczne wokół ust, żeby właśnie wypełnić je delikatnie, żeby podkład w ciągu dnia nie wchodził mi właśnie w te miejsca. I podkładu użyję dzisiaj z Yves Saint Laurent, jest to podkład All Hours i tutaj coś po francusku. I kolor, który ja mam, to jest BD30 i ta tonacja BD to jest bardziej żółta, dlatego właśnie wzięłam ten kolor. Dałam sobie 3 pompki na bok twarzy i nałożę go najpierw pędzelkiem na całą twarz, a później wklepię wilgotnym beauty blenderem. I kolejny krok to oczywiście korektory i ja mam korektory Tarte Shape Tape w odcieniach Light Medium Honey i Light Scent i najpierw nakładam sobie ten Light Medium Honey, ponieważ on jest ciemniejszy i jest dla mnie troszeczkę za ciemne, a później dokładam sobie tego Light Scent, żeby rozjaśnić partię twarzy. I do utrwalania korektora pod oczami będę używać pudru sypkiego z Too Faced, to jest puder Born This Way w kolorze transparentny. Utrwalenia reszty twarzy będę używać pudru z Benefitu Hello Flawless w kolorze Champagne.
Więc jeśli chodzi o moje brwi, to tak one wyglądają, jak są wyregulowane i zawsze podcinam sobie te początki, ponieważ mam takie dość długie. Reguluję sobie brwi sama, zawsze robię to pensetą i raczej nie będę do nikogo chodziła, ponieważ boję się, żeby jakaś pani kosmetyczka mi nie wyrwała tych brwi za dużo. Ale już mam tak naprawdę taki kształt od dawna i sama jakoś jestem w stanie go utrzymać. Zawsze po prostu wyrywam to, co tutaj odrasta na dole, czy tam jakieś włoski od góry, na środku, ale raczej dam radę to sobie zawsze zrobić sama. Nie robię henny na brwi, ponieważ moje brwi są czarne z natury, więc nawet jak zrobię henny, to szczerze mówiąc, może różnica jest przez dzień, a później ona i tak się wypłukuje. Bo jak robię taki tutorial na Instagram, to muszę mieć idealnie wyrysowane te brwi. Dlatego właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak to robię. A więc pierwsza rzecz, od której zawsze zaczynam, jest to żel do brwi z Essence, który nazywa się Make Me Brow i ja mam ten kolor ciemniejszy, Brownie Brows. I jak dla mnie, to jest ogólnie, podejrzewam, taka podróba trochę żelu do brwi z Benefitu. Ja szczerze mówiąc nie widzę różnicy między tymi żelami. Używałam tamtego i używam tego. Jak dla mnie to jest praktycznie to samo. Oj, możliwe, że przy rzadszych brwiach jest różnica, ponieważ słyszałam, że tamten ma jakieś włoski zagęszczające czy coś takiego, ale przy takich gęstszych... Pomazałam się. Przy takich gęstszych, jak ja mam, szczerze mówiąc, ja różnicy nie widzę, także wydaje mi się, że nie zawsze jest warto inwestować w tamten, no ale to wiadomo, jest kwestia indywidualna, jeśli chodzi o właśnie te żele. Ja za początku sobie zawsze właśnie nakładam ten żel. On mi nadaje trochę koloru, właśnie nadaje mi jeszcze trochę koloru, więc już tak naprawdę widzę, ile muszę sobie nałożyć pomady na te brwi, żeby wyglądały w porządku. I tak naprawdę utrzymuje mi je w miejscu, że nie rozjeżdżają mi się, jak po prostu przejeżdżam później pędzelkiem po nich z pomadą. Także samym żelem wyglądają tak. I tak naprawdę ja już w takich brwiach mogłabym wyjść z domu, ale na zdjęciach takie brwi niestety nie wyglądają dobrze. Kolejna rzecz, jaką biorę, to pędzelek. I mój ulubiony pędzelek do brwi to jest Zoeva numer 317. On nazywa się Wing Liner, czyli pędzelek do eyelinera, ale oczywiście spokojnie nadaje się do robienia brwi. Oczywiście. I on wygląda tak. I jego wielkim plusem jest to, że jest bardzo, bardzo cieniutki. To jakby na grubość. Jest cieniusieńki i można nim dosłownie dorysować pojedyncze włoski. Także jest to olbrzymi plus. I kolejna rzecz do brwi, czyli pomada. I ja używam tej z Anastasii. Ja mam kolor Ebony. Jest to bardzo ciemny, chłodny brąz. I mimo, że ja mam czarne włosy, to nigdy w życiu nie użyłabym czarnego produktu do brwi, bo wygląda to okropnie, postarza i moim zdaniem widać, że to jest czarny cień. Nawet jak jest dobrze rozblendowany, to jednak zawsze lepiej będzie wyglądał bardzo ciemny, chłodny brąz, nie czarny i po prostu nikt mi nie mówi, że czarne brwi wyglądają spoko. Także ja nabieram sobie... A, ogólnie można zawsze dodać do tej pomady trochę Duraline'u z Inglota, ale moja jest w miarę nowa, więc tak naprawdę na razie nie potrzebuję. I nakładam sobie dosłownie troszeczkę tej pomady na koniec pędzla, ale to naprawdę troszeczkę, bo pomada jest bardzo mocno napigmentowana, więc tak naprawdę nie ma sensu jej dawać dużo, bo można sobie zrobić krzywdę i brwi zbyt mocne, delikatnie mówiąc, a na pewno nie o to chodzi. Zaczynam sobie, w ogóle trzymam pędzelek tak i w taki sposób, żeby cała ta boczna część pędzla dotykała skóry i zaczynam sobie tutaj od środka brwi i delikatnymi ruchami właśnie ku zewnątrz dorysowuję sobie dół brwi. I zaczynam delikatnie wypełniać te miejsca, gdzie potrzebuję. I to, co mogę Wam doradzić, to żeby zawsze właśnie domalowywać brwi od dołu, a od góry naprawdę już tylko robić taki cień, ponieważ brwi mocno dorysowane od góry no nie będą wyglądały dobrze na twarzy i od razu ta twarz wygląda na taką bardziej poważną i rysy twarzy się wyostrzają. Także właśnie od dołu sobie można dorysować. I wiadomo, nie ma jednej uniwersalnej techniki na brwi, takiej, nie wiem, sposobu, który każdemu idealnie pasuje, ponieważ no każde brwi są inne i
każde brwi inaczej się maluje. Ja właśnie zawsze maluję tak, że zaczynam sobie tutaj od środka. Ten koniec brwi robię sobie ciemniejszy i właśnie później już cieniuję ten początek. I cały czas sobie dokładam troszeczkę pomady, ale to dosłownie dotykam tylko i blenduję w brwi. I następna rzecz, jaką robię, to układam pędzelek w taki sposób, żeby właśnie był płasko do brwi i tym już, co zostało mi na pędzelku, od góry właśnie cieniuję sobie tą brew i do początku. I tu mimo, że ta linia od góry jest prosta, to jest taka bardziej rozmyta, niż jakbym po prostu od nowa dołożyła tej produkt, zrobiła u góry taką mocną krechę. I to już nie byłoby takie wszystko. Ładnie by tak w siebie po prostu nie przechodziło. A chodzi o to, żeby właśnie ten początek był jaśniejszy i tutaj też delikatnie sobie zaznaczam brew i cieniuję do góry. I ja już na początku nie dokładam właśnie tutaj koloru, nie dokładam tej pomady, ale też przez to, że ja mam po prostu gęste brwi w tym miejscu, więc nie potrzebuję. Także to naprawdę zależy od tego, jakie macie brwi. I teraz biorę pędzelek w tą stronę, tak żeby właśnie był w ten sposób w kierunku brwi. I cieniuję sobie ten początek dalej tylko tym, co mam na pędzelku. Nie dokładam już więcej produktu. I teraz możecie zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy brwią pomalowaną pomadą, a jak jest sam żel, także no tylko jest delikatnie przyciemniona. No myślę, że teraz różnica jest naprawdę spora, ale wiadomo, jak już się zrobi cały makijaż i wszystko, no te brwi nie wyglądają tak mocno. Ale myślę, że jest zdecydowanie lepiej, ale mimo tego, że ta brew jest ciemniejsza, to dalej widać moje naturalne włoski, które mam na brwiach. I teraz pomaluję sobie drugą brew i zaraz do Was wrócę, jak już będę nakładała żel i tak dalej. Okej, a więc nałożyłam już pomadę na tą brew. Kolejny produkt, którego zawsze używam i jest po prostu genialny i naprawdę nie wyobrażam sobie moich brwi już bez niego. I jest to żel z Golden Rose, który nazywa się Long Stay Brow Gel. On jest w jednym kolorze i jest to żel utrwalający. I rzeczywiście on po prostu, jak nam utrwali brwi, to one trzymają się w miejscu przez cały dzień. I on ogólnie ma moim zdaniem trochę kolor, ale jeżeli nałożycie, i nawet jeżeli macie jasne włosy i nałożycie go na brwi, a później wyczeszecie delikatnie nadmiar spiralką czystą, to powinien być ok i nie powinien Wam nic zrobić z kolorem włosów, bo używam go też na klientkach i właśnie nawet jak mają jaśniejsze brwi ode mnie, to zawsze jakoś udaje mi się go nałożyć na te brwi. Tylko właśnie, żeby nie zostawiał żeby nie było za dużo tego żelu na brwiach, tylko właśnie odpowiednia ilość. I to, co ja robię po jego nałożeniu, właśnie od razu, jak on jest jeszcze mokry, to przejeżdżam sobie palcem po brwiach, tak żeby te moje brwi przyklepać. Oczywiście jest to opcjonalna rzecz, ponieważ ja mam bardzo długie włoski, dlatego też tak robię, bo one mi wręcz po prostu tak jak z boku patrzę, to one mi tak po prostu odstają ze skóry. Jeżeli macie krótkie włoski, to nie musicie tego robić, ale ja właśnie wolę tak, ponieważ w ciągu dnia często włoski mi spadają tutaj z końca, no i wiadomo, to zaburza już wtedy cały łuk i cały kształt brwi, a tego nie chcemy, skoro spędzamy tyle czasu przy tych brwiach. I właśnie dokładam sobie jeszcze jedną warstwę na koniec brwi. I znowu przyklepuję.
Znowu wracam do korektora Start i do pędzelka do korektora. W ogóle jest to mój ukochany pędzelek. To jest pędzelek Sakura. Niestety nie pamiętam, jaki to jest numer, ale napiszę Wam na dole. W ogóle to jest chyba pędzelek do baz, czy coś takiego. Ja już mam go tak zniszczonego i wysuszonego, a jak chciałam go kupić, to nigdzie go nie ma. I on jest taki właśnie syntetycznego włosia i jest po prostu prześwietny. Jest świetny do korektora, do cieni w kremie. No jest naprawdę genialny. Jest tak samo świetny do cut crease. Także muszę go po prostu znaleźć na jakiejś stronie i kupić pewnie ze 3 na zapas, bo jest naprawdę świetny. Ale wracając do brwi, biorę sobie właśnie ten korektor Start w jaśniejszym odcieniu. I dosłownie robię sobie jedną kropkę tutaj, jedną tu i tutaj tak samo. I oczywiście muszę sobie wyczyścić brwi od dołu, tak żeby właśnie poprawić ich kształt. I po prostu, żeby wyglądały no takie czyste. Okej, i tak brwi wyglądają z korektorem. Biorę sobie teraz taki mały, płaski pędzelek i nakładam na niego trochę tego pudru transparentnego, którego używałam wcześniej. I pudruję sobie ten korektor, żeby oczywiście mi się tutaj nie porozmazywał. Ale to tak naprawdę delikatnie. I właśnie ten korektor pod brwiami od razu tak liftinguje nam całe oczy, podnosi łuk brwiowy i od razu spojrzenie jest takie jaśniejsze, przez to, że mamy tutaj coś w jaśniejszym kolorze. Naprawdę te brwi wyglądają dużo, dużo lepiej moim zdaniem. I przy okazji, gdy mamy tutaj jakieś małe włoski, to wiadomo, takie bardzo małe, których nie jesteśmy w stanie czasami wyrwać, to właśnie ten korektor zawsze to trochę przykryje. I od razu będą brwi wyglądały na ładniejsze. Myślę, że to tyle o moich brwiach. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Na pewno jeszcze nagram kiedyś filmik z takim makijażem w 10 minut i tam Wam pokażę, jak moje brwi wyglądają z samymi żelami, albo ewentualnie z jakąś kredką, tam gdzie tylko sobie właśnie uzupełniam jakieś braki. Ale właśnie tak jak maluję się do zdjęć i robię właśnie zdjęcia makijażu, zawsze robię brwi w taki sposób. Wracając już do makijażu, przed makijażem podkręciłam sobie rzęsy zalotką. Zawsze wolę to robić przed makijażem, bo później jak próbuję je podkręcić, jak już trochę opadnie mi na nich pudru, podkładu i tak dalej, to mam wrażenie, że jakoś nie chcą się dobrze podkręcać i zaraz się prostują. No ale tak naprawdę to podkręcenie i tak niewiele im daje, ponieważ moje rzęsy są strasznie proste. Mimo, że są dość długie, no to niestety są prościutkie i niewiele im dają jakiekolwiek tusze. Ale mój ulubiony tusz, którego już używam od dawna, to jest Maybelline Lash Sensational. I ja bardzo lubię ten tusz, już nie wiem, które to jest moje opakowanie. Także naprawdę serdecznie polecam Wam go spróbować. Okej, i rzęsy już mam pomalowane i zawsze do takiego makijażu przyklejam sobie sztuczne rzęsy i szczerze mówiąc zazwyczaj wybieram modele, które są dość mocne, raczej nie jestem zwolenniczką jakichś delikatnych rzęs, jak już zakładam rzęsy, to raczej takie, które widać i tak naprawdę mam tutaj 4 pary, które najbardziej lubię właśnie do takich makijaży, gdzie tylko mam rzęsy i tak, 2 pary to są Lily Lashes, pierwszy model to Monaco i wyglądają one tak. I właśnie ja bardzo lubię takie rzęsy, które są
i są krótsze, dłuższe i tak po prostu te włoski są na przemian. Bardzo mi się podobają, bardzo często też je mam na zdjęciach u siebie na Instagramie, więc możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają. To są Monaco. Drugie rzęsy, które bardzo lubię od Lili Lashes, to rzęsy Hollywood. I one są też właśnie takie krótsze, dłuższe, tylko są gęstsze niż właśnie te Monaco. I chyba dzisiaj ich użyję, bo są po prostu przepiękne. To są chyba najładniejsze rzęsy w ogóle, jakie mam. Następne dwie pary, które uwielbiam, są właśnie z Beauty Lashes. Tu mam jeszcze stare opakowania, ale tu już jest nowe. Pierwszy model, który jest po prostu przepiękny, jest to model Dubai. I też właśnie są, one mają takie, bardziej jakby są kępki i są bardzo właśnie takie puchate, postrzępione, no wyglądają po prostu cudownie, bardzo, bardzo je lubię. Jest to model Dubai, a drugie rzęsy, które właśnie niedawno dostałam, jest to model Miami i w sumie jest dość podobny do tego modelu Hollywood z Lili Lashes. Może nie są identyczne, ale tak dość są podobne, także bardzo, bardzo je lubię. Jedne i drugie są świetnej jakości te rzęsy, także polecam Wam obie firmy. A więc założę sobie te rzęski Hollywood i zaraz do Was wracam. Okej, a więc rzęsy mam założone. Myślę, że różnica jest ogromna. Są naprawdę przepiękne, boże, no chyba nie mam ładniejszych rzęs niż te właśnie z Lili Hollywood. I teraz przechodzimy do twarzy i do bronzera. I bronzer, który ja po prostu kocham, uwielbiam i jak dla mnie to jest w ogóle najlepszy bronzer, jaki tylko używałam. A używałam chyba każdego bronzera takiego znanego, o którym możecie pomyśleć. I naprawdę uważam, że te bronzery z Too Faced są no, fenomenalne. Naprawdę tym bronzerem nigdy nie zrobiłam sobie plam. To jest akurat kolor Milk Chocolate Soleil, czyli najjaśniejszy. Mam też drugi, jest ciemniejszy, chyba nazywa się Chocolate Soleil po prostu. Obydwa są po prostu przepiękne, ale musicie sobie, wiadomo, iść do Sephory, dobrać sobie kolor. Ten jest taki dość ciepły, będzie też się świetnie nadawał do jaśniejszych karnacji niż ja mam. I najpierw biorę sobie taki właśnie skośny, znaczy lekko spłaszczony pędzelek. Biorę sobie na pędzel i zaznaczam sobie kość. A następnie właśnie biorę sobie pędzelek taki właśnie skośny, jak do różu. Już nabieram go sobie trochę więcej. I brązowię sobie nim mocno policzki. I później czoło, żuchwę i wszystko to chcę mieć wybrązowione. Teraz przechodzimy do różu i do rozświetlacza i ja będę używać tej paletki z Huda Beauty i to jest 3D Highlighter Palette. Ja mam kolor Golden Sands, tak, to jest Golden Sands i tak, najpierw wezmę sobie pędzelek do różu i użyję tego tutaj koloru Zanzibar, który jest właśnie takim rozświetlającym różem i nałożę go sobie troszeczkę na policzki. Ja ogólnie bardzo lubię róże rozświetlające. Raczej nie zależy mi na jakimś mocnym kolorze, na różowych policzkach, tylko właśnie na rozświetleniu. Także nakładam sobie trochę jego. Wiem, że dużo osób go używa w ogóle jako rozświetlacz, ale mi się podoba jako róż. Okej, a więc róż mam już nałożony i teraz biorę moją gąbeczkę i odsypany puder z Too Faced. I oczywiście robię sobie baking. Moim zdaniem baking robi olbrzymią różnicę, także przy takim makijażu, już takim jak robię taki doprasowany i taki rzeczywiście glam, to zawsze po prostu muszę to zrobić, żeby moje konturowanie wyglądało idealnie. Robi mi się baking, nałożę sobie kolor na usta i pokażę Wam kolory, które są właśnie moje takie ulubione na co dzień, na taki codzienny glam. Kolor, który jest chyba moim ulubionym, to właśnie Mannequin od Jeffree Star.
Pokazywałam wam go w poprzednim filmiku, więc no już nie będę go dzisiaj używać, ale właśnie jest to taki jasny nude, trochę różowy, trochę beżowy, ale raczej nie jest skrajny w żadną stronę. Kolejne kolory od Jeffree Star, które uwielbiam, to Leo i to jest taki ciemniejszy, ciepły nude. I ten kolor już nie będzie pasował każdemu, przy jasnych karnacjach może wyglądać tak dość mocno, ale mi się bardzo podoba, do ciemnych włosów zdecydowanie bardzo fajnie wygląda. I kolejny kolor, który uwielbiam i jeśli dacie radę go gdzieś jeszcze zdobyć, to koniecznie w niego zainwestujcie, bo jest przepiękny i jest to kolor Daddy z tej kolaboracji z Many Moi. I to już jest taki chłodny odcień brązu, więc jeżeli taki lubicie, to na pewno się w nim zakochacie. I jego pewnie dzisiaj użyję, bo dość dawno go nie miałam na sobie, a jest cudowny. Jeszcze dwa kolory, o których muszę wspomnieć. I ogólnie oprócz właśnie Jeffree Star, bo Jeffree Star to jest moja ulubiona formuła płynnych pomadek matowych. Ale drugie pomadki, które uwielbiam, to właśnie te z Golden Rose. I takie moje dwa ulubione kolory to są 22 i 23. I ten 22 jest właśnie bardziej taki ciepły nude, a ten jest bardziej taki fioletowo-szary, ten 23. Obydwa przepięknie wyglądają na ustach, świetnie się trzymają i naprawdę jak za taką cenę, to moim zdaniem są niewiele gorsze niż te od Jeffree Stara. No tylko wiadomo, z Jeffree Stara są inne kolory, z Golden Rose są inne, więc no, nie można mieć wszystkiego, ale są naprawdę świetne. Ja właśnie użyję dzisiaj tej pomadki w kolorze Daddy w Jeffree Stara i wstrząsnę sobie ją przed użyciem, żeby wszystko się połączyło, bo nawet Jeffree Star tak sam zaleca, że lepiej właśnie zawsze wstrząsnąć je, ponieważ ta formuła jest płynna i ma tam jakieś olejki w sobie i tak dalej, więc może się trochę rozwarstwiać i nakładam sobie na usta. I teraz biorę sobie pędzelek i strzepuję ten baking, który mam. I już wszystko jest ładnie wyczyszczone. I teraz przed nałożeniem rozświetlacza, ponieważ nie nałożyłam wcześniej, spryskuję sobie twarz Fix Plusem. I wracam do palety Schudy. Biorę sobie pędzelek do rozświetlacza i teraz będę używać tego odcienia Seychelles. Seychelles. Nie ma pojęcia, jak to przeczytać. I nakładam sobie ten rozświetlacz i teraz w ogóle rozświetlacze Schudy, one są takie trochę kremowe, jakby trochę mokre. Naprawdę są bardzo, bardzo mocne na twarzy. Okej, więc myślę, że makijaż jest skończony. Jest to taki makijaż, który 100% odzwierciedla to, co mi się podoba w makijażu najbardziej, czyli brwi, rzęsy, podkreślone usta, konturowanie, rozświetlenie. I dziękuję wam w ogóle za wszystkie rady, które daliście mi pod poprzednim filmem. Oczywiście wzięłam sobie wszystko do serca, ale wiadomo, każdy filmik to jest lekcja i mam nadzieję, że z każdym filmikiem będzie coraz lepiej. Piszcie mi koniecznie, czy filmik wam się podobał, dajcie łapki w górę i koniecznie subskrybujcie mój kanał, bo zdecydowanie będę się tutaj starała zaglądać jak najczęściej i nagrywać jak najwięcej, ponieważ no, traktuję już to poważnie. Bo chcę rzeczywiście dla was nagrywać, sprawia mi to ogromną przyjemność, więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć w tym wszystkim, to tak jak mówię, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeśli chcecie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!